Dzisiaj przepada rocznica, 77. rocznica zajęcia, wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, wspomnienie ofiar Holokaustu. Stąd dzisiaj rozmowa z panią Moniką Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. 77. rocznica od momentu, kiedy wojska radzieckie zajęły obóz. Co roku staramy się wspominać i zrozumieć tragedię Holokaustu, zrozumieć tragedię działań zbrodniczych III Rzeszy Niemieckiej. Na ile w tej chwili to jest jeszcze przedmiot badań historycznych, a na ile tylko i wyłącznie, czy nawet aż kultywowanie pamięci? Jedno idzie ręka w rękę z drugim, ponieważ nie możemy pamiętać, nie mając dokładnej czy coraz bardziej dokładnej wiedzy na temat mechanizmu zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej, jak również cały czas są dokumenty, które wypływają, które poddane są nowej analizie w świetle innych źródeł, które udaje się ustalić. Także jest to cały czas przedmiot badań naukowców. A z drugiej strony oczywiście ta pamięć, która jest ważna i zwłaszcza w naszym polskim społeczeństwie, przecież nie ma jednej rodziny, która nie zostałaby dotknięta przez II wojnę światową w sposób tragiczny. Apogeum tych wszystkich tragicznych wydarzeń no, były losy ludzi, którzy zostali skazani na zagładę, jak w przypadku ludności żydowskiej, i poddani represjom i również wysyłani do Auschwitz masowo pośród innych narodowości, no przede wszystkim tutaj z Polski, gdzie przecież te obozy i pracy, i obozy zagłady tutaj właśnie się znajdowały na naszym terenie Generalnego Gubernatorstwa pod okupacją niemiecką. Stąd no, na naszym społeczeństwie spoczywa taki podwójny obowiązek pamięci o naszych własnych losach, a także pamięci, bycie strażnikiem pamięci dla innych narodów, których tutaj w Polsce możemy zawsze w jakiś sposób reprezentować. Zazwyczaj tego dnia uczestniczymy w uroczystościach upamiętniających, które odbywają się na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. W tym roku ze względu na pandemię dyrekcja podjęła decyzję, że jednak no, ta obecność fizyczna będzie ograniczona w znacznym stopniu. W związku z tym no, pozostaje nam refleksja w naszych sercach i myślach. I no też być może jest to dobra okazja do tego, żeby przeczytać, obejrzeć jakiś film edukacyjny, przypomnieć sobie z tego, co historycy nam przekazują, jakie były przeżycia też świadków, bezpośrednich uczestników zdarzeń, Żydów ocalonych z zagłady, ale też uwolnionych więźniów obozów koncentracyjnych innych narodowości, w tym przecież Polaków. I no, łączymy się w tym dniu, wspominamy i w modlitwie, i w refleksji, w medytacji nad tym, co się stało, jak mogło dojść do tak wielkiej zbrodni mającej zasięg de facto w całej Europie w tamtych czasach. No, oczywiście najbardziej znane, te obozy, gdzie najwięcej osób zostało mordowanych, znajdują się na obecnych terytoriach Rzeczpospolitej, ale przecież były rozsiane także na terenie Ukrainy, także w samych Niemczech, także tych współczesnych były obozy koncentracyjne, obozy zagłady. Rzeczywiście my przyjęliśmy ten dzień 27 stycznia, czyli dzień wyzwolenia obozu Auschwitz, czy zajęcia obozu Auschwitz-Birkenau jako święto Holokaustu. Ten Holokaust dział się także w innych miejscach, a ten jeden obóz jest symbolem może i
może i słusznie, ale rzeczywiście trzeba pamiętać, że to była zbrodnia, która się rozciągała przecież na bardzo szerokim terytorium. Na ile jest tak, że potrzeba, a jeszcze jedna uwaga, bo czasami zapominamy o tym, a w niemalże identycznej sytuacji jak ludność żydowska była także ludność romska. To jest też ta grupa, która była najdalej w idący sposób dyskryminowana i przeznaczona do eksterminacji przez nazistów, przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pytanie jeszcze pozostaje o przyszłość. Z lekkim niepokojem czytałem kilka dni temu raport o badaniach w Niemczech na temat tego, jak najmłodsze pokolenie odbiera okres rządów NSDAP w Niemczech, niemieckiej młodzieży. Zainteresowanie jest spore i podejście jest różne wśród niemieckiej młodzieży. Na ile jest tak, że wraz z upływem czasu groza tamtych wydarzeń niknie, a rodzi się jakaś niezdrowa, chora fascynacja? Czy pani doktor też to obserwuje, czy to tylko jedno badanie? No więc po kolei. Po pierwsze, 27 stycznia, czyli dzień dzisiejszy, to jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Holokaustu ustanowiony przez ONZ w 2005 roku. Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach zagłady, romskich ofiarach zagłady jest 2 sierpnia i wtedy też w Auschwitz właśnie odbywają się takie centralne uroczystości światowe. I te dni zagłady no, symbolizują pewne ważne grupy, które no, bezwzględnie przez niemiecką III Rzeszę były skazane po prostu na śmierć. Co nie umniejsza znaczenia ofiar innych narodów. Oczywiście w Polsce mamy ważne muzea, dzisiaj muzea i też ogromny szacunek i duże znaczenie ma tutaj wsparcie Ministerstwa Kultury dla utrzymania tych miejsc pamięci narodowej, które no jednak są symbolem światowej, światowym symbolem martyrologii osadzonych tam osób. I oczywiście też w wielu innych miejscach zagłady odbywają się uroczystości upamiętniające, również w obozach położonych na terenie dzisiejszych Niemiec, no chociażby, nie wiem, Bergen-Belsen, Dachau, inne miejsca, Ravensbrück. No to są takie słowa, hasła, które no, u nas, u osób, które może na co dzień są, zajmują się pamięcią o II wojnie światowej, no powodują taki dreszcz grozy. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące edukacji, czy w Niemczech, czy w Polsce, no to tak, w Polsce jesteśmy na tyle w dobrej sytuacji, że jednak program nauczania historii jest bardzo rozbudowany i ja myślę, że to jest dobre dla pamięci, bo nie można przechodzić obojętnie, mając świadomość i myślę, że dokładniejszą wiedzę w przypadku polskich uczniów niż w przypadku być może uczniów niemieckich, chociaż Niemcy też starają się przedstawiać rolę swoich przodków w czasie III Rzeszy i ich zaangażowanie. My jako Żydowski Instytut Historyczny wspólnie z Instytutem Pileckiego, oddziałem berlińskim, rozpoczynamy taki program edukacyjny dla nauczycieli niemieckich, bo chcemy też przedstawić tę perspektywę polską, polsko-żydowską dla nauczycieli niemieckich, którzy borykają się z tym zagadnieniem, o którym pan mówi. I po pierwsze, takiego blaknięcia tego obrazu wojny w pamięci niemieckich uczniów najmłodszego pokolenia. No z drugiej strony też dużej kwestii różnic kulturowych, którą reprezentują najmłodsi uczniowie, dzieci imigrantów, którzy nie mają tej tradycji kultury europejskiej i wiedzy, znacznej wiedzy o tym, jak tutaj przebiegały różne wydarzenia w czasie II wojny światowej, a także później w okresie zimnej wojny.
i to są dla nich obce tematy, które też nauczyciele niemieccy starają się przekazać w miarę tego, ile mogą czasu poświęcić na te tematy. Dlatego z naszej perspektywy jest to bardzo istotne, żeby móc mieć też kontakt z nauczycielami niemieckimi i przekazywać naszą propozycję pamiętania i zwrócenia uwagi na te ważne zagadnienia. I mam nadzieję, że to będzie się w jakiś sposób udawać i w ramach tego roku też chcielibyśmy w szczególny sposób włączyć się w obchody pamięci w ogóle 80. rocznicy początku zagłady, która rozpoczęła się w konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 roku. To kilka dni temu, a doprowadziła do tych w swojej konsekwencji do budowy coraz większych ośrodków zagłady, tak jak Treblinka, Bełżec, Majdanek i oczywiście rozbudowa gigantyczna obozu Auschwitz poprzez wchłonięcie wsi Brzezinka, nadano temu terenowi nazwę Birkenau i tam dokonała się zagłada Żydów z całej Europy. Dlatego te miejsca są bardzo ważne i powinny być chronione, powinny być też odwiedzane. I ta refleksja zagłady w 80. rocznicę niemieckiej nazistowskiej akcji o kryptonimie Reinhardt, zmierzającej właśnie do celu całkowitej zagłady ludności żydowskiej i zatarcia pamięci o tym narodzie, również ludności romskiej, no to są jednak rzeczy, o których będziemy pamiętać przez cały ten rok. Taką kulminacją naszych obchodów, które my oferujemy w Warszawie, będzie 22 lipca, to jest dzień, w którym rozpoczęła się wielka akcja likwidacyjna getta warszawskiego i Żydzi warszawscy zostali wywiezieni w ciągu kilku miesięcy do Treblinki. Właściwie już później getto do 1943 roku do kwietnia liczyło już bardzo niewielką liczbę ludności w porównaniu od tych początków, od których Żydzi zostali w getcie zamknięci w 1940 roku. I drugie ważne wydarzenie to jest 2 sierpnia, bo chcielibyśmy też zaprosić wszystkich Państwa, którzy będziecie mieć taką możliwość, do przyjechania do Treblinki, gdzie też będziemy chcieli w szczególny sposób pamiętać o ofiarach tego miejsca pochodzących z wielu polskich miast i miasteczek. I to są takie dwa ważne kontrapunkty, powiedziałabym, tych wydarzeń. A będziemy też chcieli z tym przesłaniem pojawić się w innych miastach wspólnie z Muzeum Majdanka i Muzeum Getta Warszawskiego. Przygotowujemy specjalny program, w którym będziemy chcieli dotrzeć z wystawą i być może też z jakimiś koncertami upamiętniającymi do innych miast, Krakowa, Lublina i Warszawa oczywiście, kilka innych jeszcze miejsc, które są istotne. Powiedziała pani dyrektor o potrzebie odwiedzania. Ja byłem raz w Muzeum Auschwitz-Birkenau i był to czas, który zapamiętam do końca życia i być może każdy, nie tylko polski uczeń i to lepiej tych klas już późniejszych niż wcześniejszych, ale myślę, że każdy uczeń w Europie powinien chociaż raz muzeum odwiedzić, bo robi to piorunujące wrażenie i pozwala zrozumieć, chociaż trochę w namiastce, czym był Holokaust, jaką był tragedią. Monika Krawczyk, dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego, była gościem Telewizji Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. To rozmowa w ramach Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, 27 stycznia, rocznica, 77 rocznica zajęcia przez wojska radzieckie obozu Auschwitz-Birkenau. A zaraz przed nami jeszcze jeden temat, jeszcze jedna rozmowa.